mi się jeszcze pana Rafała złapać, aktora młodego pokolenia. Szkoda, że jeszcze się tak jakby nie mogliśmy jeszcze tutaj z Jurkiem, żebyś nas miał, wiesz, takie dwie... Nie no, oczywiście, zaraz jeszcze z panem Jerzym złapiemy się na parę słów, jako że też wiem, że jesteś jego fanem. Tak, i jest, tak jakby. Jerzy był chyba... A, wspólne role, był tak. Jakimś tam wzorem. Tak, byliśmy wspólne role, graliśmy razem z Marylą Rodowicz, z Jurkiem. A nawet tę samą profesję przedstawialiśmy, ponieważ byliśmy oboje laborantami, czy tam doktorami, nie wiem jak to nazwać. Tak, tak, ja korzystając z okazji, jako że dzisiaj jesteśmy na gali rozdania Oscarów, ja chciałem tylko wyrazić moje ubolewanie, że nie ja o tym decyduję, ponieważ gdyby to ode mnie zależało, to tutaj to jest mój kandydat na Oscara za nową, najlepszą, najbardziej prężnie rozwijającą się telewizję internetową. Mój imiennik Rafał Ręba. Oglądacie Ręba TV. Najbardziej dynamicznie, co najmniej 3-4 filmiki na dzień, jak nie lepiej momentami. Co tam się tam najbardziej dynamicznie rozwijająca się telewizja internetowa. Oglądacie Ręba TV. Dzięki bardzo serdecznie. I ja myślę, że za rok już ta nowa kategoria powstanie. Będziemy mieć szansę, ale cieszę się, bo nowe konkurencyjne telewizje też w tym rodzaju powstają, także to no, należy się cieszyć. Tak. Dzięki Rafałku, pozdrawiam bardzo. Jeszcze panie Jerzy tutaj, panie Jurku, razem tak. Symbolicznie, pokażmy się i na 3-4 możemy powiedzieć, oglądajmy naszą telewizję, oglądajmy, podziwiajmy. 3-4. Oglądajcie, oglądajcie, nie oglądajmy, my i tak będziemy oglądać. 3-4. Oglądajcie Ręba TV. Wiadomo o co chodzi. To jest nasza telewizja, wspólnie ją tworzymy, ja tylko z nazwy, ale niedługo zmienimy może nazwę tego kanału, chociaż ona już jest rozpoznawalna w świecie. Dzięki jeszcze raz, Rafciu, dzięki panie Jerzy i powodzenia. Dobra, to jeszcze nam zrobicie.